nastawienie, myślę, że bojowe. No, wiemy, po co tam jedziemy, po co uczestniczymy w tych kwalifikacjach. I tak jak ja już wcześniej mówiłam, myślę, że jedziemy na te kwalifikacje z szacunkiem do rywali, ale z pewnością siebie, bo no myślę, że no nie ma opcji jak nie wygranie tych kwalifikacji. Tak szczerze to jeszcze tak o sezonie ligowym staram się nie myśleć, bo no jeszcze tutaj mamy trochę rzeczy do zrobienia, no ale no myślę, że zapowiada się ciekawa liga, bo kilka zespołów się wyrównało i na pewno no myślę, że pierwsza może trójka, może nie, ale reszta zespołów będzie się tam biła mocno o miejsce. Ja mam nadzieję, że my tutaj z Chemikiem dalej będziemy rządzić w tej lidze i jakoś prezentować taki wysoki, równy poziom. No tak, tutaj teraz na kadrze są dwie dziewczyny, trzy ze mną z Chemika, więc fajnie, że chociaż tutaj mogę z Malwiną przede wszystkim się zgrywać, bo dla niej to jest nowa pozycja i też jest wdrażana w to wszystko, więc no, zyskujemy troszeczkę tutaj czasu, a no nie ukrywam, zawsze dla rozgrywającej jest troszeczkę ciężko, jak się wraca do klubu, kiedy są przede wszystkim nowe dziewczyny, żeby się szybko zgrać, ale wydaje mi się, że będzie na to czas przede wszystkim na początku sezonu ligowego, bo z terminarzu wynika, że nie mamy jakichś tam mocnych meczów, więc no myślę, że będzie czas, żeby się zgrać na te właściwe mecze. Ja myślę, że trzeba na to patrzeć optymistycznie. Ja patrzę optymistycznie już po tym naszym występie w Grand Prix. Tam naprawdę bardzo mało zabrakło. Widocznie to nie był jeszcze czas, żeby rywalizować z najlepszymi na świecie, ale zabrakło tak naprawdę no, naszej postawienia kropki nad i może właśnie większego naszego doświadczenia. Ale myślę, że tutaj jest grupa młodych, przede wszystkim chcących odbić tą naszą reprezentację od dna dziewczyn. No i myślę, że tutaj tylko troszeczkę czasu nam potrzeba. Myślę, że cały czas to idzie do przodu, powolutku, powolutku. Nie będziemy od razu mistrzyniami świata, ale myślę, że jeżeli potrenujemy ten sezon do końca razem, następny w takim samym składzie, to myślę, że tu się wyklaruje naprawdę dobry zespół.